Okazją do spotkania była 70. rocznica przybycia pierwszych pszczelarzy na ziemię wałbrzyską. No niewiele było takich okazji, żeby tych ludzi no w jakiś sposób udekorować. To są już, można powiedzieć, pozostałości. Tych ludzi już wiele nie ma. Wielu zmarło, odeszło, całe rodziny. Tak jak pan Stanisław bardzo Kęcipro, który zabierał głos, no opowiadał o swoich przeżyciach. On się tam urodził na tych ziemiach wschodnich i tu przyjechał w beciku, można powiedzieć. Ale on z opowiadań rodziców swoich bliskich wie, co tam się wydarzyło, jakie były przyczyny tej wielkiej emigracji z tych ziem na te ziemię tu. I myślę, że naszym zadaniem, jako tych już urodzonych tu na tych ziemiach, jest, aby te tradycje i tą wiedzę, którą ci ludzie jeszcze posiadają, żebyśmy ją przejęli i w jakiś sposób ją przetwarzali i dalej przekazywali. O to głównie chodzi teraz, w tej chwili. Pszczołami zajmuję się od blisko 20, może ponad 20 lat. To był czysty przypadek. Czysty przypadek, gdzieś w jakimś opuszczonym sadzie na terenie miasta Jedlina Zdrój znalazłem kilka opuszczonych uli, bo pszczelarz zmarł i nikt się nie chciał tym opiekować. I te ule przywiozłem pod dom. Oczywiście żona mnie bardzo mocno obsztorcowała za to, bo wiadomo, pszczoły terroryzują okolice. Nie jest to prawdą. Pszczoły umiejętnie, kiedy konik się chodzi, kiedy się z nimi pracuje, w sposób spokojny, łagodny, te pszczoły nikomu krzywdy nie robią. One przynoszą bardzo dużo pożytku. Gośćmi uroczystości byli prezes Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz wicestarosta powiatu wałbrzyskiego, który podziękował członkom wałbrzyskiego koła za ich wkład i zaangażowanie w trudną, ale potrzebną wszystkim pracę. Wśród 6 wyróżnionych pszczelarzy znalazła się jedna kobieta. Pszczelarze również uhonorowali wicestarostę honorową statuetką za udzielenie im wsparcia. W trakcie spotkania poruszano również kwestie związane z problemem wymierania pszczół. Postępująca chemizacja, więc wszelkiego rodzaju opryski. Wszystko to jest bardzo szkodliwe dla tego małego owada, ponieważ ten owad na ziemi, najstarsze wykopaliska, mówią o 65 milionach lat, pszczoła, a więc ona na przestrzeni swojej ewolucji życia wytworzyła takie mechanizmy obronne przed pyłami, gazami, przed tymi wszystkimi zanieczyszczeniami, ale nie ma wytworzonego mechanizmu obrony przed chemią, przed pestycydami, przed tym wszystkim, co teraz się we wszystkich sadach, właściwie teraz to się nie pryska, tylko się leje. Tą chemię. Sam widziałem. Ale czy to jest zgodne z jakimiś normami obowiązującymi w naszym kraju? Są normy, proszę Panią, tylko że nie wiem, czy są przestrzegane. No, trudno mi powiedzieć, ja kilka razy w Starych Bogaczewicach pani kierowniczka ODR-u tu z Wałbrzycha prosiła mnie, żebyśmy tam pojechali. Jak szkolenie rolników jest na sprzęt rolniczy stosowany do oprysków i tak dalej. No, ci rolnicy, niektórzy, oni się śmieją z tego, że my prosimy ich, żeby oni zgłaszali, że będą opryskiwać, żeby powiadomili tego pszczelarza, który niejednokrotnie nie wie, gdzie, w jakich okolicach, bo pszczoła przecież poleci nawet kilometr od swojego ula i tam może zginąć. No, bo oni twierdzą, niektórzy rolnicy twierdzą, że to mogą kupić sobie rośliny, które same się zapalają, prawda? I to takie błędne koło jest. Oczywiście wzrasta bardzo świadomość wśród rolników, szczególnie tych młodszych, którzy jednak wiedzą, po co ta pszczoła jest i wiedzą, że dzięki tej pszczole mogą mieć większy plon. Tak już ekonomicznie podchodzą do tego. I dzwonią do pszczelarzy, informują, ale nie wszyscy, no nie wszyscy jeszcze, ale myślę, że to się pomału zacznie zmieniać na dobre.